Cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym filmie na kanale. Miesiąc temu na moim kanale mogliście obejrzeć film, w którym powiedziałem wam o konkursie organizowanym wspólnie z OSI. Waszym zadaniem było wybudowanie stadionu z dowolną dyscypliną sportową na serwerze Hitem.cz. Dziś przyszedł dzień, w którym zaprezentuję wam wyniki konkursu, w którym mieliście do zgarnięcia takie nagrody jak koszulka z podpisem ambasadora OSI Roberta Lewandowskiego, autorskie buty z moją grafiką, piłka do piłki nożnej z autografem Roberta Lewandowskiego, zgrzewki wybranego przez laureata napoju OSI Vitamin Water Junior, bidon OSI opaska na rękę oraz punkty Hitcoins, więc jak widzicie, naprawdę było o co walczyć. Zgłosiliście ponad 300 prac na konkurs. Dziś wytypowałem 8 najlepszych. Miejsca od 8 do 4 otrzymają w ramach Nagrody Pocieszenia zgrzewkę wybranego napoju OSI Vitamin Water Junior. Ze zwycięzcami oczywiście się skontaktujemy drogą elektroniczną, a tymczasem zapraszam do oglądania niesamowitych prac. Dziękuję za wasz trud włożony w ich zbudowanie i podziwiam wszystkich tych, którzy zbudowali te arcydzieła, które zaraz obejrzycie. Miłego oglądania! Miejsce 8, a na nim Varazzi. Cóż, nikt nie powiedział, że Quidditch z Harry'ego Pottera nie jest oficjalnie uznawany za sport. W każdym razie w Minecrafcie i taką pracę można znaleźć. Drewniana konstrukcja, latające miotły przywołują naprawdę miłe wspomnienia z filmu, a całość wygląda bardzo, bardzo oryginalnie. Autor tutaj zadbał o wszystkie szczegóły. Miejsce 7. Ciaparski. Kolejna fantastyczna praca. Mamy tutaj ogrom miejsca, parking, budynki, parki. Wszystko tylko czego dusza zapragnie. Niestety sam stadion jest troszeczkę mały. Stadion powinien grać tutaj główne skrzypce, a jednak został zasłoniony przez to całe wspaniałe otoczenie. Również świetnie prezentuje się stadionowy sterowiec z napisem OSI. Praca tak czy inaczej jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Zajmuje tutaj 7. miejsce. Ciaparski, wielkie gratulacje. Regus. Za pierwszym rzutem oka wydaje się, że stadion ten przypomina wszystkie inne. Jednakże po wzniesieniu się nad nim nagle odkrywamy niezwykły pomysł wykorzystania wyspy skyblockowej do stworzenia pięknego widoku. Praca jest ogromna, stadion jest największy jaki widzieliśmy ze wszystkich prac, no i oczywiście na uwagę zasługuje tutaj cała drużyna stojąca przed meczem i zapewne odśpiewująca hymn. Praca robi ogromne wrażenie, wygląda naprawdę fantastycznie, autor tutaj zadbał o wszystkie szczegóły, a cała bryła samego stadionu robi ogromne wrażenie. Gratulacje Regus!
piąte, Ziomek 75. Ogrom pracy, zapierający dech w piersiach stadion. Niestety stadion jest wzorowany na Stadionie Narodowym. No i gdyby może tego tutaj nie było oraz posiadałby więcej ciekawszych detali, na pewno praca zajęłaby wyższe miejsce. No jednak zwróćcie uwagę, ten stadion rzeczywiście wygląda jakby był wyjęty z rzeczywistości. Praca wygląda fantastycznie, masę detali, masę szczegółów dopracowanych przez autora. Niezwykłe, niesamowite. Gratulacje! Czwarte, Cwik UU. Cóż, miła odskocznia ukazująca klimat amerykańskiego sportu. Bardzo dobrze widoczne lampy, ogromny telebim nadający specyficznego klimatu temu stadionowi baseballowemu tworzy naprawdę niesamowity efekt. Cały stadion wygląda wyśmienicie i bardzo oryginalnie. Gratulacje! Panie i panowie, mamy podium! Marley 240825, gratulacje, miejsce trzecie! Praca jest niezwykle dobrze przemyślana. Wszystko jest tutaj na swoim miejscu oraz same proporcje stadionu są doskonałe. Naprawdę, zaraz to zobaczycie, zaraz będziemy po nim chodzić. Wszystko jest tutaj na swoim miejscu, wygląda on fantastycznie. No i rzeczywiście, tutaj już trzeba mieć talent, żeby budować naprawdę tak fajne budowle.
No dobra, no to przyszedł czas na zwiedzanie. Szukam jakiegoś ciekawego miejsca, skąd mogę zacząć. No i dostałem się w takie troszeczkę niedostępne miejsce, słuchajcie, więc teraz wszystko możemy sobie tu ładnie z góry obejrzeć. Jest to oczywiście praca, przypomnę, Marley 240825. Cóż, słuchajcie, no fantastycznie, wygląda to naprawdę świetnie. Ten cały stadion do hokeja. Bardzo mi się podoba to, że Marley zadbał tutaj o takie szczegóły, że tutaj rzeczywiście jest szkło, za szkłem tutaj proszę bardzo jest sędzia, nikogo tutaj nie ma na boisku, tylko po prostu są sami zawodnicy. No i oczywiście rozgrywana gra, zobaczcie, tutaj jest krążek, no i gracze również mają swoje kije do hokeja. Słuchajcie, te reklamy Oshi też tutaj bardzo fajny pomysł, bo nie widziałem pracy, gdzie na przykład na banerze ktoś mógłby dać jakąś reklamę. A tutaj proszę bardzo, mamy reklamę i to jeszcze Oshi. Kabina komentatorska, zobaczcie, pierwsza, druga i trzecia osoba, tutaj trzy osoby komentują. Na górze tutaj mamy kamerzystów, zobaczcie, którzy wyglądają naprawdę świetnie. No cóż, powiem wam, że naprawdę Marley się tutaj wykazał. Wykazał się naprawdę ogromnym talentem do budowania. Kolejne miejsce to loża VIP. Zobaczcie, i to jeszcze w jakim miejscu? Patrzcie, loża VIP tutaj jeszcze z barkiem. No i zobaczcie w jakim miejscu. Ktoś sobie wchodzi na tarasik i widzi cały mecz. Dosłownie cały mecz. Po drugiej stronie według mnie też powinna być loża VIP, ponieważ wtedy na przykład, kiedy tu gra jedna drużyna, no to na przykład tutaj grają gospodarze, a tutaj goście. No to ktoś przyjechał dla gości, no to mógłby tutaj sobie po drugiej stronie też zasiąść, prawda? No ale tutaj mamy wyjścia i normalne już po prostu trybuny. Słuchajcie, stadion bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie jest zabudowany. Zadbany każdy szczegół tutaj jest. No i oczywiście jeszcze wyjdziemy sobie na zewnątrz, wejdziemy zobaczyć sobie sklepy i inne pomieszczenia, które się tutaj znajdują. Oczywiście na samym starcie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Bilecik, czekajcie, muszę dać facetowi bilecik. Paper. Okej, mamy. Proszę pana, proszę bardzo, to mój bilecik, dziękuję bardzo. Tak, dzięki, dzięki. No i wchodzimy. No i wchodzimy, proszę bardzo. Tutaj wita nas taki mały bufecik, w którym możemy kupić sobie hot dogi, popcorn, no i możemy się poczęstować. O, dziękuję bardzo. Mam, poczęstowałem się, wziąłem cały karton cukierków. Dziękuję bardzo. No i zobaczcie na to, patrzcie co tutaj jest. Tu jest sklep Oshi, ale zobaczcie jaki. Na samym starcie wita nas bramka tutaj, która może zapikać, jak coś stąd niestety wyniesiemy, ale no nie można wynosić ze sklepu rzeczy, więc te bramki tutaj po to są. No i zobaczcie, tu możemy sobie kupić krążek hokejowy, 30 zł. Tutaj mamy kij hokejowy, 80 zł. Tutaj mamy czapka Polski, 8 zł. No chyba bym sobie kupił taką czapeczkę. Dziękuję bardzo. Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj są kasy i to, co mi się bardzo podoba, zobaczcie jak fajnie zrobione, napój w puszce Oshi, 4 zł. Bardzo fajnie to kolorami tutaj jest rozwiązane. Mega, mega, mega. Dobra. No i tutaj oczywiście są kasy, również bardzo ładnie zbudowane samo pomieszczenie, więc wielkie tutaj propsy, że tak powiem. Naprawdę fantastyczna sprawa. Tutaj mamy wyjście tylko dla komentatorów meczu. Tam na górze jak pójdziemy, to będziemy sobie w tej kabinie, którą już oglądaliśmy, ale mogę wam jeszcze pokazać. No, proszę bardzo. Tutaj mamy flagi, amerykańska, niemiecka oraz polska. No i jest sobie taki Szaranowicz tutaj i komentuje. O, strzeliło, o, sytuacja podbramkowa, o, gol! Nie wygląda jak Szaranowicz. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie. Idziemy dalej zobaczyć, co tutaj jeszcze się znajduje. Ale te wszystkie takie wycieczki po tych trzech najlepszych stadionach nie będą aż tak długie, więc na spokojnie sobie to, słuchajcie, ogarniemy. Tutaj mamy, z tego co pamiętam, już wyjście na trybuny, dokładnie tak. Tutaj jest kolejne wyjście na trybuny. Zobaczymy dalej, trzeba znaleźć jeszcze szatnię. Tutaj mamy pomieszczenie, zobaczcie, z trenerem i z zawodnikami, którzy ewentualnie są zastępczy, tak. Tutaj mamy wyjście na korytarzyk. Okej, dobra, bardzo pomysłowe lampki. No i tutaj zobaczcie, wszędzie jest miejsce, żeby sobie usiąść ze swoim napojem albo z czymś innym i po prostu sobie wypić. Okej, dobra, idziemy dalej. Szukamy, nie jestem pewien, czy tutaj były zaimplementowane gdzieś tak szatnie na widoku, ale zobaczymy, co się jeszcze tutaj znajduje. O, proszę bardzo. Tutaj jest toaleta. Toaleta damska, zobaczcie. I toaleta męska. No wygląda to po prostu świetnie. I tutaj jest lustro, o czym właśnie też zapomniałem, a chciałem wam pokazać. Patrzcie, no lustro. Tylko, że oczywiście tam jest drugie pomieszczenie takie samo, więc kurczę, no super. Naprawdę świetna sprawa. Męska będzie pewnie taka sama. Okej, dokładnie, więc możemy sobie wyjść, nic ciekawego nie ma. No i cóż, no i zbliżamy się do końca. Praca naprawdę świetna. Wielkie gratulacje za to, co tutaj widzę, ponieważ wygląda to naprawdę świetnie.
Świetnie. Dobrze, słuchajcie, w takim razie Marley. Marley, zgarniasz autorskie buty z moją grafiką, piłkę z autografem Roberta Lewandowskiego, jedną zgrzewkę wybranego Oshi, Vitamin Water Junior, który sobie wybierzesz smak, bidon, opaska na rękę oraz 50 tysięcy punktów hitcoins na tym serwerze. To lecimy z miejscem drugim. Miejsce drugie. Kruszyna. Wnętrze stadionu zaprezentowanego przez Kruszynę ujmuje pieczołowitością. Pomysł na prezentację meczu hokejowego powoduje, że czekam z niecierpliwością na nadchodzącą zimę i okazję do pojeżdżenia na lodzie. Spójrzcie tylko, jak ten stadion wygląda. Wygląda on fantastycznie. Sam sufit robi tutaj ogromne wrażenie, a co dopiero pomieszczenia, które się w nim znajdują, oraz cały stadion. Wszystko jest bardzo, bardzo dobrze przemyślane i widać, że autor spędził na tym projekcie naprawdę długie, długie wieczory. Gratulacje, Kruszyna. Zaczynamy, panowie? Zaczynamy? Dobra, rzucam na tę uwagę. Reszka, dobra, to wy zaczynacie. Wy mieliście Reszkę, tak? No powiedz coś. Dobra, chyba nie odpowiedzą. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu drugim i tutaj wykazała się Kruszyna. I po raz kolejny mamy tutaj stadion do hokeja. Ale zobaczcie tylko, jak ten stadion wygląda. No czy to nie wygląda fantastycznie? Patrzcie, patrzcie na ten ogromny stadion. Wow, no po prostu wow. Super, nie? W ogóle ten cały tutaj przeszklony dach wygląda naprawdę fantastycznie. Teraz sobie obejdziemy, zobaczymy, jak ten stadion wygląda. Jak widzicie, tutaj mecz jeszcze rozgrywany nie jest. No w sumie jest rozgrywany, tylko że jest to sam początek, czyli tutaj rzeczywiście ten rzut monetą. No i zaczynają gospodarze albo goście. Więc słuchajcie, no wygląda to naprawdę fantastycznie. Gdybym miał rozgrywać nawet taki mecz w Minecrafcie, no to czułbym się prestiżowo, że tak powiem. No i obejrzmy sobie, co tutaj się znajduje. Zobaczcie, tutaj mamy miejsce dla pierwszej drużyny, tutaj dla drugiej drużyny. No i co się tutaj znajduje? Tutaj mamy jakiś ręcznik powieszony, zobaczcie. Tutaj są zawodnicy, którzy ewentualnie na wymianę sobie przyjdą i oczywiście zapewne to jest trener. Słuchajcie, no wow, po prostu świetnie. Wszystko tutaj jest przemyślane. Tutaj mamy, zobaczcie, trybuny, tutaj mamy jedną bramkę, drugą bramkę. No i rzeczywiście wygląda to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No jestem pod ogromnym wrażeniem, muszę przyznać. Tam, zobaczcie, mamy lożę VIP. Tam mamy lożę VIP, gdzie sobie po prostu tutaj VIP-owie siedzą, nie? I mogą sobie po prostu oglądać cały meczek. VIP-owie, VIP-y, Boże, co ja mówię? VIP-y sobie tutaj siedzą za okienkiem, proszę bardzo, i mogą sobie ten cały meczek oglądać. Chociaż chyba większa wygoda byłaby bez tego okienka. No ale wiecie, jak też takie osoby VIP po prostu tutaj jakieś biznesy, interesy kręcą, no i pewnie oni sobie tutaj z kawką rozmawiają, a tam za oknem jest meczek, więc sami rozumiecie. Naprzeciwko mamy kabinę komentatorską, proszę bardzo, i tutaj puchar, więc naprawdę wygląda to super. Zobaczcie, komentatorzy mają tutaj nawet mikrofony, więc dbałość o każdy szczegół. Kruszyna, naprawdę świetna, świetna, doskonała praca. Wejdźmy sobie jeszcze, zobaczcie, na dolne piętro, że tak powiem, w podziemia tego stadionu. I co my możemy tutaj znaleźć? A przestrzeń jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo duża. No zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. Tu jest bardzo dużo miejsca. Strefa 3, strefa 4, tam jest strefa 2, strefa 1. Tutaj, zobaczcie, mamy sklep z jakimiś rzeczami, ciuchami, prawda? Tutaj mamy przymierzalnię. Możemy, zobaczcie, oj, przepraszam bardzo, to nie będę może wchodzić. No ale rzeczywiście wszystko jest zrobione bardzo, bardzo ładnie. Lecimy dalej. Tutaj mamy restaurację. No bo głodni goście muszą oczywiście
chcecie coś zjeść, prawda? Więc tutaj możemy sobie podejść, poproszę frytki z maka, proszę bardzo, i kola. No i jest elegancko. Można sobie tutaj coś zjeść i usiąść przy stoliczku z ładnym kwiatkiem. No kurczę, piękna sprawa. Tutaj jest element, który również bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jest tu jakaś ściana, która jest obrośnięta jakimiś tutaj liśćmi, coś w tym stylu. No ale jest to taki zielony kącik wypoczynkowy, element dekoracyjny, więc również ogromny plus. No i oczywiście sklepik Oshi, którego nie mogło zabraknąć. Tutaj może sobie ktoś wejść i kupić albo napoje, albo gadżety Oshi. No po prostu świetna sprawa. Kurczę, bardzo, bardzo ładna praca. Idziemy dalej, co tutaj się jeszcze znajduje? Tutaj mamy pokój ochrony, więc tutaj pewnie będą ochroniarze, dokładnie tak. Jakaś szafa z jakimiś ciuszkami, ewentualnie może jakaś spluwa. Nie, no bez przesady, spluwy tutaj raczej nie ma. Szkoda, że nie ma tylko monitorków na przykład do kamer, bo według mnie powinno coś takiego się znaleźć w takim pomieszczeniu. Tutaj mamy strefę pierwszą, strefę drugą. Weźmy sobie jeszcze, a czekajcie. Tutaj mamy, zobaczcie, jeszcze ziomeczka, u którego możemy kupić bilecik, więc kupuję bilecik i wchodzimy. Dobra, co się tutaj jeszcze znajduje? No cóż, większość już tutaj przelecieliśmy. Wygląda to naprawdę fantastycznie. Świetna praca. Ogromne gratulacje ode mnie. No i oczywiście zgarniasz tutaj nagrodę, Kruszyna. A nagrodą są autorskie buty, wykonane przeze mnie. W sumie grafika wykonana przeze mnie. Piłka oczywiście z autografem Roberta Lewandowskiego. Dwie zgrzewki wybranego przez laureata napoju Oshi. Vitamin Water Plus oraz bidon Oshi, opaska na rękę. I tutaj mamy dwa razy więcej punktów hit. Bitcoin 100 tysięcy, o Boże, aż się tutaj mi język plącze, 100 tysięcy, co ty zrobisz z tyloma punktami? Więc gratuluję zgarnięcia bardzo fajnej nagrody, no i lecimy do miejsca pierwszego. Miejsce pierwsze, Winstay. Niesamowicie oryginalnym podejściem pochwalił się Winstay, który tworząc stadion wykorzystał uroki Minecrafta, odchodząc od rozwiązań spotykanych w realnym świecie. Stadion przepełniony jest życiem oraz pozwala poczuć prawdziwego ducha sportu. Niesamowita praca. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak dużo czasu poświęciłeś na zbudowanie tego arcydzieła. Coś fantastycznego. Zaraz pochodzimy sobie po tym stadionie, obejrzymy go od środka i naprawdę jest co oglądać. Ten stadion po prostu żyje. A cały teren, który jest wykonany dookoła niego, jest tworzony z najwyższą dbałością o szczegóły. Niesamowita praca spełniająca wszystkie kryteria. Gratulacje, Winstay. Wygrywasz. No i tutaj coś, co zapiera po prostu dech w piersiach. Pierwsze miejsce, zwycięzca konkursu Winstay. Ogromne gratulacje dla ciebie, ponieważ to, co ja tutaj widzę, no zobaczcie, no po prostu oczy chcą mi tutaj wyjść na wierzch. Ten ogromny stadion do piłki nożnej wygląda rewelacyjnie. Nie wiem, ile godzin na to poświęciłaś, dni, tygodni, nie wiem, poświęciłeś albo poświęciłaś, ale to wszystko wygląda wręcz niezwykle, no niesamowita praca. Kurczę, no prezentuje się to wszystko doskonale, aż mi tutaj komputer zacina, mam 30 klatek na sekundę tylko, ponieważ jest tutaj tyle detali, tyle postaci, które, zobaczcie, obserwują ten mecz, że mój komputer po prostu już tutaj nie wyrabia. No dobrze, słuchajcie, tak to wygląda, praca fantastyczna. Pamiętajcie, że autor musiał tutaj sobie zebrać wszystkie surowce, no i zobaczcie, zapełnił cały teren, który miał tutaj możliwość zabudować. No coś niesamowitego, tutaj mamy jakąś górkę, jakieś tereny.
sceny, zobaczcie ścieżki. Tam jest jakaś nawet, no nie wiem, wygląda to na jakąś jaskinię, ale to jaskinią nie jest. Tutaj mamy jakieś jeziorko, tutaj jest wejście, no po prostu niesamowita sprawa. Tak samo zobaczcie drogi, to wygląda jak część jakiegoś dużego miasteczka. Tutaj mamy jakiś przejazd, prawda? Co tam jest napisane? Koniec drogi, tu są jakieś chodniczki, tam jest parking podziemny, tutaj, zobaczcie. No coś niesamowitego. Co mamy dalej tutaj? Kolejna ścieżka. Tutaj jest jakiś skręt w lewo, zobaczcie, do miasta, gdzieś tutaj też, tu jest skrzyżowanie, tutaj są jakieś budynki. Nie są podpisane te tabliczki z tego, co pamiętam, dokładnie tak, więc po prostu są to jakieś domostwa, tak? Czy jakiś hotel może, nie wiem, coś w tym stylu. No ale po prostu, no, brak słów, no brak słów, fantastyczna praca, która zdecydowanie zasługuje tutaj na miejsce pierwsze. Masę detali, myślą, że budowanie czegoś takiego to poświęcenie swojego czasu gdzieś, myślę, tygodnia, żeby coś takiego tutaj stworzyć. Każdy bloczek wygląda naprawdę fantastycznie. No ten stadion, zobaczcie, żyje. Wygląda tutaj, jakby rzeczywiście odbywał się tutaj mecz, kibice szaleją, prawda? Przygotowania do meczu. Tutaj jeszcze ten puchar. Bardzo, bardzo fajny detal, który niesamowicie mi się podoba. Sam stadion i sama murawa tutaj, miejsce do gry może nie jest za duże. Ale też z drugiej strony, czy warto robić tak ogromną przestrzeń? Myślę, że takie coś zdecydowanie wystarczy. Słuchajcie, no kurczę, no pochodzimy sobie tutaj, polatamy troszkę i zobaczymy to jeszcze bliżej. Zobaczcie, tutaj mamy trenerów oraz zawodników, którzy mogą ewentualnie wejść na boisko, gdyby tutaj jakaś kontuzja się odbyła, czy po prostu zwykła zmiana. Lecimy dalej. Tutaj mamy, zobaczcie, podział na szatnie. Szatnia i druga szatnia. Tutaj co mamy? Personel. Tutaj dostęp do tego pomieszczenia ma tylko personel. Tutaj są kasy biletowe, zobaczcie, więc rzeczywiście to wszystko jest bardzo ładnie rozegrane. Tutaj mamy WC. Zobaczcie, WC sobie wchodzimy. No i tutaj są po prostu łazienki. Ale łazienek teraz oglądać nie będziemy. Każdy może sobie do tej łazienki wejść. Nawet przemyślane jest też to, że zobaczcie, z personelem taka toaleta jest również tutaj łatwo połączona. Kurczę, no po prostu niesamowita praca. No ale zejdźmy sobie do szatni. Zobaczcie, tutaj mają dostęp tylko i wyłącznie zawodnicy. To wszystko, te kasy tutaj, zobaczcie, znajdują się na zewnątrz w tym miejscu, więc bardzo fajnie zrobione, że to nie jest tutaj jakoś połączone, zawodnicy mogą sobie zejść bez problemu, bez żadnych reporterów i tak dalej, i tak dalej. No i schodzimy jeszcze niżej, okej. Zejdźmy sobie jeszcze niżej, bo chyba zszedłem za niskie troszeczkę piętro, a nie, zobaczcie, no i jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu. Co tutaj się znajduje? Kolejne przejścia. No i jest, w końcu trafiłem do szatni. Myślałem, że zszedłem już za nisko. Pierwsza szatnia, po drugiej stronie zapewne symetrycznie jest druga. No i tutaj, zobaczcie, mamy jeszcze... No zobaczcie, prysznice, łazienki, umywalki. No coś niesamowitego, słuchajcie. Coś niesamowitego. No po prostu fantastyczna praca. Dobra. Słuchajcie, wylatujemy stąd. Tutaj będziemy mieć, zobaczcie, te same pomieszczenia, bo to wszystko jest zrobione ładnie, symetrycznie. Również tutaj mamy tą dużą łaźnię, łazienkę czy coś takiego i tutaj mamy WC, więc no wygląda to po prostu wszystko naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Okej, dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, co się jeszcze tutaj znajduje, ponieważ przejdziemy sobie teraz tam do kas biletowych, no ale tak czy inaczej, zobaczcie, jaka ogromna przestrzeń dla samych piłkarzy tutaj, dla szatni, prawda? Więc rzeczywiście ci piłkarze są tutaj traktowani z bardzo wysokim komfortem. Dobra, okej, idziemy tutaj. Proszę bardzo, wyjdziemy sobie na korytarz. I tutaj mamy tak. Tutaj mamy, zobaczcie, kasa 5, więc tutaj można sobie podejść, kupić bilecik, no i wejść sobie na tą, za tą bramkę i wejść sobie już na trybuny od razu tą drogą. Zobaczcie, możemy po drodze zahaczyć toaletę, jeśli chcemy. No i proszę bardzo, ludzie tutaj wchodzą, idą i się rozchodzą na trybuny, siadają tutaj. No to nie jest za fajne miejsce, to jest bardzo fajne miejsce tutaj, no i sobie po prostu tutaj mogą siedzieć. Jeśli chodzi o lożę VIP, no to słuchajcie, ta loża VIP jest tutaj w tym miejscu. No i zobaczcie, jak ona wygląda tutaj, ta loża VIP. Tutaj można sobie wejść, oczywiście jeśli ktoś ma taki bilet przez bramkę. Tutaj mamy nawet różne, zobaczcie, inny kolor szkła, żeby to jakoś tak było, nie wiem, widoczne, tak, prawda? Chociaż nie, tutaj też jest, a to się nie przyjrzałem. No ale zobaczcie, jaka loża VIP, no kurczę, za to miejsce to tutaj musiałbym chyba, nie wiem, swój samochód oddać, żeby tutaj usiąść. No ale tak czy inaczej, no zobaczcie, no loża VIP rozwiązana w bardzo fajny sposób. Wygląda to bardziej jak jakaś sala tronowa, czy coś w tym stylu. A tutaj mamy, zobaczcie, wyjście. No i to jest jeszcze osobne wyjście. No kurczę, no po prostu fantastyczna sprawa. No fantastyczna sprawa.
Okej, dobrze. Co tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy wyjście z trybun, tam to samo, więc wszystko ładnie tutaj jest rozegrane. Oczywiście kabina komentatorska, zobaczcie. Proszę bardzo, wchodzimy do panów tutaj, okej. Dzień dobry, dzień dobry. Co tam słychać? Były jakieś bramki, czy jeszcze nie? Czy to jest początek meczu dopiero? Nie wiem. Możecie powiedzieć, nie możecie powiedzieć, to nie powiecie. Słuchajcie, szkoda, że nie było akurat takiej mapki, w której byśmy mieli tutaj zobaczyć jakąś sytuację podbramkową na przykład, tak? I piłka byłaby na przykład gdzieś już tutaj pod bramką, no i bramkarz musiałby się to jakoś rzucić, coś w tym stylu, no nie wiem, to nie byłoby łatwo do zbudowania, no ale widząc takie prace, no to już nie wiem, co jeszcze może was tutaj zaskoczyć i być przeszkodą dla tak fantastycznych budowniczych. Tutaj mamy wstęp wzbrojony, tutaj mamy szatnie, więc tutaj personel. Proszę bardzo, tutaj jest znowu to samo, ale tutaj mamy jeszcze wyjście, zobaczcie, na to miejsce. Więc przejście tutaj również się znajduje dla personelu w razie czego, no ale tak czy inaczej piłkarze jakąś drogą tutaj muszą wejść na ten stadion, więc oni wchodzą sobie tutaj normalnie przez te drzwi. Słuchajcie, no coś niesamowitego. Pierwsze miejsce Winstay, ale to oczywiście nie koniec, ponieważ tutaj, zobaczcie, mamy sklepik i to jest sklepik Goshi? Nie, czekajcie, tutaj chyba jest. Tutaj mamy, tak, tutaj mamy sklepik Goshi. Zobaczcie, ten sklepik dorobi się całego straganu, który wygląda również naprawdę bardzo fajnie i jest to świetny pomysł, żeby zrobić oddzielny stragan gdzieś tutaj przed samym stadionem. Zobaczcie, możemy sobie kupić Oshi za 5 zł albo Oshi Junior za 3 zł, więc elegancko. Dzień dobry, panie dnia. A tutaj mamy, zobaczcie, sklep już z jedzeniem. Tak, mamy tutaj hamburgery oraz donuty. Coś jeszcze tutaj jest? No nie wiem, może jakieś frytki by się jeszcze przydały. Frytki do tego. Lecimy dalej, tutaj jest, zobaczcie, tutaj są kolejne stoiska. Tutaj mamy muffiny, tutaj muffiny, tutaj jest popcorn. No i gdzieś jeszcze powinny być chyba koszulki. Zaraz zobaczymy. Tutaj są cukierki, tutaj są frytki i Coca-Cola. Czyli koszulek tutaj nie ma, ale frytki i Coca-Cola możemy sobie tutaj, proszę bardzo, kupić. No co, słuchajcie, no niesamowite, no naprawdę niesamowite. Brakuje mi powoli tutaj już słów. Wygląda to niezwykle po prostu, no niezwykle. Kurczę. Zobaczcie, jeszcze ci ludzie, którzy tutaj idą, no naprawdę wygląda to, jakby to wszystko zaraz tutaj miało ruszyć z miejsca i zaraz na tym stadionie miałoby się tutaj rozgrywać jakiś bardzo ważny mecz. Wow, uwielbiam takie prace. Naprawdę jesteście niezwykłymi widzami, że tworzycie takie arcydzieła. Podziwiam takie osoby, bo aby coś takiego zbudować, no to trzeba mieć naprawdę bardzo ogromne samozaparcie i zaangażować się trzeba w to maksymalnie. No ale cóż, doceniamy takie prace. Tutaj autor zgarnia nagrodę najwyższą, czyli jest to koszulka Oshi z podpisem Roberta Lewandowskiego, więc Winstay, ogromne gratulacje dla ciebie. Do ciebie oczywiście wędrują jeszcze buty z grafiką mojego autorstwa, piłka z autografem Roberta Lewandowskiego, 3 zgrzewki wybranego przez ciebie napoju Oshi Vitamin Water Junior oraz bidon Oshi, opaska na rękę Oshi i 10 i 100 tysięcy punktów hitcoins, więc kurczę, a wiecie co? Pomyliłem się, przepraszam bardzo, za poprzednie miejsce było 75 tysięcy punktów hitcoins, więc mam nadzieję, że tutaj drugi laureat nie będzie miał mi za złe. No ale cóż, no naprawdę coś niesamowitego, podziwiam. No i dziękuję wam bardzo serdecznie za wzięcie udziału w tym konkursie. Ze zwycięzcami oczywiście się skontaktujemy. Ja tutaj nie mam skórki, o dziwo. Dziękuję wam za wzięcie udziału jeszcze raz. Jesteście naprawdę wspaniałymi widzami i to, co stworzyliście, no po prostu robi ogromne wrażenie na mnie, na widzach. No i myślę, że tutaj również na innych osobach, które przewijają się przez kanał, chcą zobaczyć, jak buduje społeczność Minecrafta, no i myślą, że są pod ogromnym wrażeniem. Więc jeszcze raz trzech laureatów serdecznie pozdrawiam. Marley 240825, Kruszyna oraz Winstay. Pozdrawiam również wszystkich, którzy wzięli udział w konkursie. Prac było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wybranie prac najlepszych również nie należało do najprostszych rzeczy. Siedzieliśmy tutaj 5 dni i sprawdzaliśmy wasze prace praktycznie całymi dniami, więc jestem już naprawdę bardzo zmęczony sprawdzaniem waszych prac, no ale tak czy inaczej zmęczony fizycznie, ponieważ siedzenie przed komputerem tutaj tak długo jednak potrafi zmęczyć, ale psychicznie jestem tutaj tak podbudowany waszą kreatywnością, że to po prostu jest coś niesamowitego. No i takie prace również dają mi inspirację do nagrywania filmów, więc jeszcze raz dziękuję wam, dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie, no i dziękujemy również samemu Oshi, który no zasponsorował dla nas tak wspaniały konkurs, który by się nie odbył inaczej. Dziękuję, no i do usłyszenia. Cześć!